Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy dziś w Chemnitz na zlecenie naszego klienta z Tarnowa. Umowa jest taka, że jak auto będzie nadawało się do zakupu, to klient przyjedzie sobie w poniedziałek i sam odbierze to auto, a my je tylko dla niego sprawdzamy. To jest Tarnowa, weźmie lawetę, przyjedzie w poniedziałek i prawdopodobnie też taki ma plan, zobaczymy jak będzie i zakupi auto, o ile oczywiście weryfikacja wypadnie pozytywnie. Na razie idzie tak sobie. No jest sobota, sprzedawca zarzekał się, że będzie o godzinie 10. Nie ma go. Obiecał, że będą tablice do jazdy próbnej, że będzie w ogóle można ją wykonać. No ale jak to z takimi miejscami u tak zwanych... Ciężko nawet znaleźć słowo. No, powiedzmy nie niemieckich sprzedawców. O proszę, tak wygląda placyk. Jak to bywa u takich nieniemieckich sprzedawców, ze słownością jest różnie. Sprzedawca miał być 10, nie ma go. Kolega siedzący w biurze dał klucze, powiedział, żeby sobie auto poszukać. No, znaleźliśmy to auto. Oczywiście to ono nie jest. No w każdym razie 5 minut po 10 telefon do pana Toniego, to jest sprzedawca, nie odbiera telefonu. Kolega tutaj też 20 minut później dzwonił, też nie odbiera, zażartował, że może śpi. No może śpi, mamy godzinę prawie 11, nadal go nie ma. Zobaczymy, czy to się nie skończy tylko i wyłącznie jazdą próbną po placu, bo tablic nie będzie. No tak to jest właśnie u takich sprzedawców. Czasem jazdy próbnej w ogóle nie można zorganizować, czasem tylko po placu, a czasem obiecują, że wszystko będzie ok, a nie jest tak jak dzisiaj. Nasz dzisiejszy bohater to Citroen C4 Picasso, pierwsza stacja 2011 rok, 124 tysiące deklarowane, wystawiony za 5999. To cena z kartki, cena w internecie 5490. No i pięknie zapali. Zaczęło się skanowanie auta. Podłączyliśmy sprzęt, więc jest chwila, żeby pokazać książkę serwisową. No niestety niewiele w niej jest. Dwa wpisy. Pierwszy przy przebiegu w 2011 roku, przy przebiegu 26 tysięcy. Drugi
2013 roku przy przebiegu 42 tysiące. Jeden w Citroenie, drugi w Nissanie, ale to jest tak naprawdę jeden salon. Czyli salon Citroena i Nissana w miejscowości Reinsdorf. No więcej nic nie ma. Może będzie coś jeszcze w biurze. Ale mamy godzinę 12. Nie. Już właśnie. 11:15. Pana Toniego ciągle nie ma. No i kolega się śmieje, że może jeszcze śpi. No może śpi o tej porze. Okej, no telefonu też nie odbiera. Może wczoraj zabaniaczył albo co. Zobaczymy jeszcze. Tak się auto prezentuje w całej okazałości. Jazda próbna tylko możliwa tu boczną drogą. Tu jest plac. Tu jest plac, a tu ta droga, po której się można przejechać. Auto prezentuje się nieźle, nielakierowane, brudne w środku. Wszędzie brud. Diagnostyka zrobiona, żadnych błędów nie ma. Dwa serwisy, to już wiecie. Karteczka też taka wypłowiała, więc nie nowa. W komorze silnika, że olej był wymieniony w kwietniu 2018 roku, czyli prawie rok temu. Przy przebiegu 115 tysięcy kilometrów rzekomo. Elektryka działa. Klimę jeszcze nie sprawdzaliśmy, za chwilkę. Prowadzi się dobrze, odpalił od razu, bardzo cichutko chodzi. Plastyki nie połamane, co się zdarza w tych Citroenach, że te górne półki, uchwyty szybko pękają, te zamki i te półki odskakują. Poza tym, że jest do umycia i ma niesłownego na razie właściciela, no to niewiele można mu zarzucić, temu autu. No i powrót do pracy, delikatna jazda trudna. No to jest z powrotem zaparkowane. Toni pojawił się tutaj dosłownie na minutkę. 10 po 12. A to nielakierowane, bezwypadkowe. Pokazał przed chwilą dokumenty. Ostatni przegląd techniczny wykonany rok temu. Przy przebiegu 113 tysięcy kilometrów. Na poprzedniego właściciela. Jakiegoś pana Franka. Auto wyrejestrowane 29 stycznia tego roku, czyli całkiem niedawno, parę dni temu, dosłownie. Klima działa, brak błędów, elektryka działa, to wszystko już mówiłem. Niestety nie udało się dłużej tym autem pojeździć, bo już nawet próbowałem wam pokazać ujęcie z jazdy próbnej, ale tam na końcu drogi, jak będziecie mogli, to dostrzeżecie postać. To jest człowiek, który dał nam klucze i dłuższy czas nas nie było, bo tam sobie robiliśmy oględziny tego auta podczas tej jazdy próbnej, właściwie postoju na bocznej drodze. No i wybiegł, zobaczy co się dzieje. My będziemy naszemu klientowi rekomendować zakup tego auta. Oczywiście wyślemy mu wszystkie informacje, plus do tego zdjęcia, plus do tego surówkę, czyli takie surowe ujęcia filmowe. Decyzja należy do niego, ostateczna. Na pewno was poinformujemy, czy auto zostało zakupione. To tyle, na razie.